Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Trwają czynności w sprawie tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 7:30 na Krajowej Siódemce w Strzegowie. 20-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego, jadąc w kierunku Warszawy na łuku drogi, podczas padającego deszczu najprawdopodobniej wpadł w poślizg. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z innym samochodem. Wstępne ustalenia śledztwa pozwoliły na stwierdzenie, że doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów marki Citroen oraz marki Chevrolet oraz kolejnego pojazdu marki Opel. W wyniku tego wypadku drogowego śmierć na jego miejscu poniósł kierowca pojazdu marki Citroen oraz kierowca marki Chevrolet. Osoby z pojazdu Opel poniosły lekkie obrażenia ciała. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku przestępstwa z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, natomiast wstępne ustalenia prowadzą do wniosku, że sprawcą tego przestępstwa był kierujący pojazdem Citroen i poniósł on śmierć na miejscu. Poszkodowani jadący Oplem Merivą to mieszkańcy okolic Warszawy. Ranny 46-letni kierowca z obrażeniami ręki oraz troje pasażerów, w tym 14-letnia dziewczyna z ogólnymi obrażeniami ciała, trafili do szpitali w Mławie i Ciechanowie. Kierowca Opla był trzeźwy. Trwają dalsze ustalenia prokuratury oraz policji.